Siema majstry, witajcie. W dzisiejszym filmie spróbujemy sobie odpalić to urządzenie, czyli podłączyć te przewody. Co nieco poprzeglądałem YouTube'a oczywiście, posiłkowałem się, nie powiem, jak to wszystko zrobić. Od czego tu zacząć? Może zacznijmy sobie od podłączenia tutaj, o, tych przewodów, dobra. Z tego co się orientuję, w większości przypadków, jeśli się spawa, no to powinien ten przewód być podłączony do plusa, ten, a do minusa przewód masowy, tak? Więc tak zrobimy. Tutaj mamy jakąś zaślepkę tego eurozłącza, tak? Jak to ściągnąć, majstrze? Dziwne to. Jakiś uchwyt to powinien być. Powoli idzie, no. Kurde. Dobra. Teraz tak. Tu mamy. Także trzeba. O, to by mi spadło. Bo mamy tutaj takie coś i muszą trafić te kapelki w odpowiednie miejsce. Dobra, myślę, że wystarczy. To nie jest jakieś tam kurcze, nie wiadomo co. Dobra, no i taki oto ten pistolet, tak? Czy dobrze to nazywam? Podajnik drutu, nie wiem. Powiem szczerze, że wydaje mi się, że to jest takie. Jakościowo no nie jest aż tak wysokich lotów, bym powiedział, bo ten plastik to taki czasem jeszcze zapach plastiku, bo plastik niskiej jakości ma no taki nieprzyjemną woń. Dobra, teraz weźmiemy to. Kabelek masowy, tak? Kabelek masowy i już go tu włączymy. Taki, no, nie mogę się doczepić, dobrze tutaj skręcony, ciekawe ile tam miedzi w środku, w nim, krótki, dosyć krótki, zobaczcie, 2 metry ma, nie więcej, no ale taki był w zestawie, tak? Chyba tak. Dobra. Dobra, no to powiedzmy, że przewody mamy podłączone, tu mamy jeszcze jeden przewód do tego, do elektrod, tak? Do MMA, nie? O, taki. Nie wiem, czy będę używał, ale zobaczymy. Wiadomo. Chociaż wiadomo jak jest. Tym nie pospawamy na zewnątrz, tak? Bo no bo nie pospawamy. W szczególności jak gdzieś tam wieje wiatr i w otwartym przestrzeni. Tu mamy te przewody do podłączenia tego gazu. No ale tu mamy wszystko zrobione. Idziemy na drugą stronę, obracamy ten sprzęt. Dobra majstry, teraz bierzemy się za ten druciot, tak? Aha, tak. No i dobra. Tu mamy podajnik drutu, może was zbliżę. Z tego co się orientuję, to tu trzeba zrobić tak. I tu się podnosi ta zapadka. I tu musimy przeciągnąć po prostu drut przez tutaj tą sprężynkę. Tu mamy oto rolkę drutu, takich oto parametrów.
I teraz tak, drut, skoro mamy nawinięty tak, w tą stronę, nie? No to on musi się rozwijać w tę stronę, czyli tak ma być. I teraz trzeba podobno się skupić na tym, żeby nie rozwinął nam się ten drut z tej rolki. Aczkolwiek wezmę sobie, może włączę to urządzenie, żeby wysunąć drut, tak? Zobaczymy. Tutaj mamy tam oto pstryczek, tak? Jak to się mówi? No i dziewicze odpalenie, tak? Dobra, przesuwa się. Tutaj oto mamy wysuw drutu, nie? No i sobie podciągniemy go, tak? Wysuniemy w sensie przez uchwyt spawalniczy. Czyli nakrętka, sprężynka i plastyczek. Dziwne, bo nie ma bolca. Powinien być taki bolec. Na tym przynajmniej powinien być taki bolec, który powinien trafić tutaj. Ta rolka, no ale może się zmienili jakoś konstrukcję, tak? Czyli co? Musimy od razu założyć w ten sposób. No, dobra. Chwycimy sobie lekko. Chyba źle założyłem. Tak jest. Coś mi się wydaje, że... O, tak chyba. Tak. O, teraz bardziej to wszystko pasuje mi. Ciężko. Może za mocno? O, teraz bym powiedział, że jest dobrze. Rozwinimy sobie troszeczkę więcej, bo go ukrzywiłem po prostu. Tutaj skrzywił mi się w momencie, gdy bawiłem się z tą rolką. Okej. No i teraz sobie przytrzymamy i trafiamy do sprężynki, a następnie tam oto do tej dziureczki jedną ręką. Tak. No i to jest taka pomiarówka jeszcze tej siły do kręcenia tego trzpienia, nie wiem. Nie wiem. A dam sobie tutaj, powiedzmy, troszkę mocniej. No. Nie wiem, czy to 3 jest. No, 3 się pojawia tutaj. No dobra, niech będzie tyle. Nie wiem, czy będzie widać. Teraz posuniemy sobie to troszeczkę. Zobaczymy, czy wszystko załapało. Dobra, no, działa, tak? Dobra, i teraz trzeba zrobić ważną rzecz, a mianowicie trzeba odkręcić tą końcówkę i tą dyszę, gdyż w filmach
które oglądałem na YouTube, zauważyłem, że przy samym końcu ten drut się to blokuje, no i pląta się po prostu w tym miejscu. Więc odkręcimy sobie tutaj, może wyłączę na chwilę, żeby tego kurcza pod prądem nie robić. Panie, ty se tak tego nie odkręcisz, se hopsiup. Dobra. A czym to się odkręca, panie majstry? Tak. Wyszło. I jeszcze tutaj by się przydało. Ja spróbuję na żywca po prostu tym, tak? A. Dobra, poszło. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem. Czy teraz mnie kuźwa profesjonalni spawacze zajadą. Jedziemy dalej z tym drutem, nie? Mamy odkręcone. Coś mi tu ciemno się zrobiło. Damy sobie tu więcej światła. I jedziemy. Tak powoli się coś kręci. Damy więcej tego druta. Prędkość podawania druta. Jest. Nie wiem, czy to z tą rolką nie jest za mocno. No zobaczymy. Nie, no tyle jest. Dobra. Czekamy, aż wyjdzie stąd. O, już czuję, że jest w rączce. Jest, dobra. Teraz sobie wyłączymy to. Może. No i to zakręcimy. Tak jak powinno być. Dobra. Nie było mocno, więc ja mocno nie dokręcam. To się po prostu tak tętnie. Obetniemy sobie go od razu. Tak. No i dobra, można powiedzieć, że mamy przygotowane urządzenie. W sensie takim, że drut jest.